Ruszyły szczepienia powszechne w szpitalu specjalistycznym w Nowym Sączu. Punkt cieszy się dużym zainteresowaniem. O szczegółach rozmawialiśmy z rzecznik placówki Agnieszką Zelek-Rachtan. W tym tygodniu do końca tygodnia zaszczepimy 400 osób, w przyszłym tygodniu będzie to ponad 2000, w trzecim tygodniu będzie około 2000, czyli mamy około 4,5 tysiąca na te 3 tygodnie. Dalej nie wiemy, co będzie, czy my dostaniemy szczepionki, czy nie. Jeszcze jeżeli dostaniemy decyzję, że dostajemy szczepionki, oczywiście będą dalsze zapisy. Te wszystkie 3 tygodnie, które mamy szczepionki, są zajęte wszystkie terminy. Nie mamy już wolnych miejsc. Pacjenci obecni w punkcie szczepień byli optymistami i jak stwierdzili, szczepienie jest bezbolesne, a czas oczekiwania krótki. 20 minut to maksymalnie, także wszystko poszło raczej sprawnie. A bardzo dobrze, no to jest w kilka sekund, więc mam nadzieję, że tak zostanie. No między 4 a 7 minut mam wrażenie, więc dość szybko idzie ta cała sytuacja. Dosłownie 5 minut, tak, ale to jest kwestia tylko wydania tych dokumentów, tak? Wyszłam z pracy 13.20 i jest która? Jest 14? I jestem już tutaj, tak, i już jestem zaszczepiona, a dokładnie byłam na 13.50 zapisana. Rzecznik Sądeckiego Szpitala oraz zaszczepieni przekonywali również, że nie ma się czego bać i zachęcali do szczepienia się. Nie ma się czego bać, jest w zasadzie bezbolesne. Nie jest bolesne, bardzo miła obsługa, tam jest atmosfera naprawdę super, także zachęcamy jak najbardziej. Jest ono niebolesne jako krwiodawca, tym bardziej jestem przyzwyczajony do takiej sytuacji, więc tutaj naprawdę nie ma się niczego bać. Oczywiście jak najprędzej. Nie ma tutaj żadnych chipów. Oczywiście zachęcamy, jak najbardziej zachęcamy. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za swoich bliskich, jak najbardziej powinniśmy się szczepić. Raczej się nie boją, przychodzą chętnie. Jak sami Państwo widzą, jest kolejka. Oczywiście bardzo prosimy o przychodzenie na wyznaczone godziny, nie wcześniej, nie później, tylko na wyznaczoną godzinę. Nie tworzy się wtedy kolejki, idzie to sprawnie. W Nowym Sączu funkcjonuje także drugi powszechny punkt szczepień w szkole podstawowej nr 21.